Polskie sushi? A dlaczego nie? Wędzony łosoś, papryka, marchew, ogórek, chrzan, szczypior i inne produkty, które kupicie tuż za rogiem, nadadzą tej potrawie oryginalny i polski smak. Danie przygotowujemy mokrymi rękoma lub w rękawiczkach. Ryż płuczemy do momentu, aż woda będzie czysta i gotujemy. W tym czasie szykujemy zalewę z octu ryżowego i cukru, a następnie mieszamy ją z ostudzonym ryżem. Ułożone na macie nori oraz polskie dodatki zwijamy w rolki i umieszczamy w lodówce. Po godzinie wyjmujemy je, kroimy i podajemy z marynowanym imbirem i sosem sojowym. Zainspirowani? Ruszajcie do ulubionego sklepu po rodzime dodatki i skomponujcie własne polskie sushi.